Cześć, z tej strony Ola. Chciałabym serdecznie pozdrowić z przepięknego Porto, w którym aktualnie mieszkam i studiuję. Z okazji 60-lecia naszego przedszkola zabrało mi się na wspominki, a najlepiej wspominam ten czas beztroskiej zabawy, a po całym tym szaleństwie czas na leżakowanie, tylko tak mi dzisiaj brakuje. A po drzemce zawsze czekał nas podwieczorek, a moim faworytem była kaszka manna polana sokiem malinowym, pyszności. Nie przedłużając, bardzo, bardzo się cieszę, że nasze przedszkole ma się dobrze. I wszystkim pracownikom, wszystkim maluchom życzę wspaniałych chwil, wspaniałych wspomnień z tego miejsca. I mam nadzieję, że do zobaczenia. Początki istnienia przedszkola w Sieniawie sięgają roku 1964, kiedy to nosiło ono nazwę Miejskie Przedszkole nr 1 i mieściło się przy ulicy Kościuszki 9, obecna Ochronka. Przedszkole dzierżawiło część budynku i było placówką jednooddziałową, 9-godzinną. Brakowało w nim łazienek, ubikacji, zaplecza gospodarczego. Pracownikami przedszkola wówczas były pani Zofia Szczygieł, kierownik przedszkola, pani Wanda Leszczyńska, wychowawca oraz pracownicy obsługi, pani Rozalia Hamik-Woźna, pani Stefania Praczyńska, intendentka oraz lekarz pan Henryk Jasiewicz. W 1964 roku kierownikiem przedszkola została pani Janina Macina, a wychowawczynią pani Maria Nestir. W 1968 roku podczas wakacji zaczął funkcjonować tzw. dzieciniec liczący około 56 dzieci, prowadzony przez panią Marię Nestir. Po 4 latach działalności w 1972 roku przedszkole zostało przeniesione do budynku znajdującego się w parku, gdzie powstały dwa oddziały. Zatrudniono wówczas również nowe nauczycielki, panią Marię Krzych i panią Genowefę Szpilka oraz pomoc wychowawczą panią Marię Tasior. Pracownikami kuchni były wówczas pani Miśkiewicz i pani Kalin. W tym czasie opiekę nad przedszkolem sprawował Zakład Krawiecki, którego kierownictwo przygotowywało dzieciom paczki mikołajowe, a dzieci w zamian obdarowywały panie tam pracujące upominkami, na przykład z okazji Dnia Kobiet. Cześć! Chciałbym serdecznie wszystkich pozdrowić z okazji 60-lecia mojego przedszkola. Bardzo miło wspominam czas, który tam spędziłem jako dziecko, a zwłaszcza czas, który spędzaliśmy na dworze, bo bardzo lubiłem chodzić i zbierać, wyszukiwać różnego rodzaju zwierzątka, owady i tak dalej. I to zaszczepiło mi chyba miłość do nauk biologicznych, co sprawiło, że skończyłem jako lekarz. Mieszkam teraz w Białymstoku i naprawiam złamane kości. Po odejściu pani Janiny Macina do pracy w szkole, dyrektorem została pani Maria Nestir. W 1988 roku przedszkole zostało przeniesione do pomieszczeń mieszkalnych w bloku przy ulicy Parkowej, a w 1991 roku, po odejściu na emeryturę pani Marii Nestir, dyrektorem przedszkola została pani Halina Świąder. Ówcześni nauczyciele to pani Maria Krzych, pani Maria Wawrzaszek, pani Agata Okruch, pomoc wychowawcza pani Maria Tasior, kucharka pani Halina Szydłowska, intendentka pani Danuta Ceglak, woźna pani Janina Pisarczyk oraz pani Alicja Bęben. W 1993 roku na emeryturę odeszła pani Maria Krzych i pracę w przedszkolu podjęła pani Teresa Kidała, która w latach 1999-2009 pełniła funkcję dyrektora przedszkola. Hej, pozdrawiam z Florydy. Chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji 60-lecia naszego przedszkola. Chciałabym pozdrowić wychowawców, znajomych z mojego rocznika oraz obecnych uczniów.
Z przedszkola najmilej wspominam nasze przygotowania do uroczystości i nasze wystąpienia. Robienie ozdób z masy solnej, robienie kul śnieżnych ze słoików oraz pierniczki świąteczne, które mogliśmy ozdobić i wziąć do domu, żeby udekorować nasze choinki. Te chwile nauczyły mnie twórczego myślenia oraz współpracy. Dziękuję Wam, że byliście częścią mojego dzieciństwa i życzę Wam kolejnych 60 lat pełnych radości, sukcesów i inspiracji. Dziękuję. W 1999 roku pracę w miejskim przedszkolu podjęły pani Bernadeta Ciurko, od 2009 roku dyrektor przedszkola i ponownie pani Agata Okruch. W 2007 roku ówczesny burmistrz pan Adam Woś podjął decyzję o przeniesieniu przedszkola do centrum miasta. W tym celu został zagospodarowany budynek pozyskany od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przy ulicy Kościuszki 10. Tym samym radykalnie zmieniły się warunki zarówno lokalowe, jak i bytowe przedszkola. Placówka zyskała samodzielny, wyremontowany budynek oraz plac przedszkolny, na którym można było umieścić niewielki plac zabaw i przestrzeń do wyłącznego użytku przez przedszkolaki, gdzie funkcjonuje do dziś. Historia miejskiego przedszkola w Sieniawie to mnóstwo wspomnień, wydarzeń, uroczystości, spotkań. Wierzymy, że wszystkie działania, podejmowane akcje i inicjatywy w pozytywnym stopniu wpłynęły na losy naszych absolwentów. Nasi wychowankowie wracają do nas jako rodzice, oddając w zaufane ręce swoje pociechy. Wielu absolwentów opuściło rodzinne strony, wykonując swoje zawody, studiując, mieszkając w różnych częściach świata. Jednakże mamy nadzieję, że miejsce, w którym stawiali pierwsze kroki na drodze edukacji, wspominają z przyjemnością. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Katarzyna Wróbel i jestem absolwentką miejskiego przedszkola w Sieniawie, które w tym roku obchodzi swój jubileusz 60-lecia. Chciałabym serdecznie pozdrowić wszystkich dyrektorów, całą kadrę nauczycielską, wszystkich opiekunów, którzy na co dzień zajmują się tymi najmniejszymi pociechami. Sama wiem, jak ważne jest przedszkole i ono wnosi w nasze dorosłe życie. Wszystkie wspomnienia, pierwsze kontakty rówieśnicze, pierwsze sympatie, wszystko wspominamy i odtwarzamy w dorosłym życiu. Sama jestem nauczycielem w warszawskim liceum, pedagogiem, także wiem, że nauczanie młodzieży jest to ogromne wyzwanie. W związku z tym chciałabym serdecznie podziękować za masę wspomnień, które dostarczyło mi przedszkole, za uśmiechy, radości, za utulenia i przytulenia w chwilach smutku i w chwilach radości. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich, całuję gorąco i życzę wszystkiego dobrego. Cześć, z tej strony Zuzia. Z okazji 60-lecia przedszkola w Sieniawie,
którego mam przyjemność i zaszczyt być absolwentką. Chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich pracowników, panie przedszkolanki, no i oczywiście przedszkolaków. Pozdrawiam Was z Krakowa, gdzie obecnie mieszkam i studiuję. Za oknem piękna złota jesień, a mnie zebrało się na wspominki. A tych wspomnień z przedszkola jest cała masa. Najbardziej pamiętam chyba występy, przebieranie się w stroje ludowe, tańczenie krakowiaka. Pamiętam swoją pierwszą główną rolę, czyli ekokapturka. Pamiętam, jak dużo rysowaliśmy, uczyliśmy się literek. Ja chodziłam do przedszkola za parkiem, więc pamiętam częste wyjścia do parku, chociażby jesienią, zbieranie kasztanów i później tworzenie z nich ludzików. Tych beztroskich zabaw była cała masa. Brakujące do dzisiaj leżakowanie, którego tak nie lubiliśmy wtedy, a tak bardzo chcielibyśmy je mieć dzisiaj. Pamiętam rozkładane kolorowe stoliki, no i oczywiście to, jak bardzo rozpieszczani byliśmy jedzeniem. Do dzisiaj chyba najlepsza zupa ogórkowa, jaką w życiu jadłam, to właśnie ta z przedszkola. I tutaj można by opowiadać godzinami, dlatego nie przedłużając, chciałabym jeszcze raz podziękować wszystkim pracownikom przedszkola i paniom przedszkolankom za ich troskę, opiekę, za poświęcony czas i za to, że teraz z uśmiechem wspominamy nasze czasy dzieciństwa. My, wychowawcy, pracownicy przedszkola, będziemy nadal kontynuować swoją pracę, kształtując młode pokolenie według dobrze znanych zasad i reguł, tak, aby wykształcić w nim zdrowe, moralne postawy i przygotować do odpowiedzialnego podejmowania trudów w życiu dorosłym. Obecnie nad wychowaniem i edukacją najmłodszych czuwają dyrektor pani Bernadeta Ciurko, wychowawcy pani Teresa Wilkoń i pani Agata Najda, pedagog pani Ewa Konieczny, nauczyciel języka angielskiego pani Małgorzata Świąder, logopeda pani Jolanta Zawada, nauczyciel religii siostra Anna Szczepek, pomoc wychowawcza pani Dorota Dyndał oraz sprzątająca pani Elżbieta Tupeńska.